Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. Obecnie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. To nie bez powodu. A dzisiaj z nami Maciej Grzybowski. Dobry wieczór. W zasadzie jedno określenie, które pasuje do ciebie, a powtarzane jest w wielu miejscach. Pianista charyzmatyczny. No to dwa słowa. Pianista się nie liczy jako słowo. Tak jest. Człowiek charyzmatyczny. Charyzmatyczny, po prostu charyzmatyczny. Po prostu charyzmatyczny. Jan Zieliński. Dobry wieczór. To dlatego było bonsoir. Ja właśnie przyszło mi do głowy, że kiedyś marzeniem było, żeby wybrać się na studia muzyczne do Francji, do Paryża zwłaszcza. No i niektórzy tak zrobili. Niektórzy tak zrobili. A teraz czasy są inne. I Jan Zieliński. Na odwrót. Z Francji. Niekoniecznie z Paryża, tylko z jeszcze lepszych okolic. Bo z południa Francji. Tak. Studiuję na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Dokładnie, na drugim roku. Teraz mogę powiedzieć zupełnie otwarcie. Jest to mój student. Jest na drugim roku. Jako że w naszej audycji promujemy rodziny, znajomych, przyjaciół, którzy mogą promować płyty swoich znajomych, swojej rodziny, swoich synów, córki i żony. I to jest dozwolone, wręcz wskazane. Ale nie nazywamy tego nepotyzmem w żadnej mierze. Nie. Jest takie słowo, którego nie używamy. Nie, to w naszym przypadku to mi zupełnie nie przeszkadza, tym bardziej, że gości mamy zawsze wybitnych i to, co przedstawiają, reprezentuje odpowiednią wartość. O to chodzi. Był kiedyś w Krakowie opiekun młodych poetów, który powiedział, że mogą do niego dzwonić, że można do niego dzwonić o każdej porze dnia i nocy, pod warunkiem, że się jest poetą. Więc u nas jest podobnie, tylko... No tak, nie, no to... poeci też. To jak przypomniał mi się, przepraszam, krótki, mój ukochany aforysta Stanisław Jerzylec, który powiedział, czy trudno jest być poetą? I odpowiedział, tak jak człowiekiem, trzeba się nim po prostu urodzić. Bardzo dobre. Lec był niezawodny. Niezawodny, absolutnie. Lec jest dobry na wszystko. Tak. Tak. Więc może... Żeby nie przedłużać naszych pogawędek wstępnych, dwa słowa o Jasiu. Jasiu poznaliśmy się przez, nie wiem, przez Tomka Sikorę, raczej przez przyjaciół twoich rodziców z Kazimierza, prawda? Dokładnie tak. Przez żonę Antka Zdebiaka, tak, żyjącego grażynki. Mojego przyjaciela. Też fotografa. Znałeś, że kurwa. No jakże. I przyjechałeś z mamą wtedy gdzie to było? Było takie miejsce, dużo fortepianu, było tak, pianin tam. Tak, taka duża sala. Miałeś 12 lat chyba wtedy, nie więcej. Nie pamiętam. Trochę czasu już było. Tak? Tak? No ciągle. Trochę czasu. Ciągle ma niedużo. Raptem 7 lat, tak? No i pograł mi troszkę, bardzo, bardzo mi się podobało. Grał, pamiętam, co nawet? Walca Chopina grałeś wtedy? Tak, grałem walca. I zagrałeś, co? Nie pamiętasz, dobrze, nie myśl, bo sobie nie przypomnisz. Za młody jesteś, bo to tak odległe czasy dla ciebie. I wrócił do Francji i nie widzieliśmy się, byliśmy w jakimś tam kontakcie telefonicznym. Potem przyjechał i co? Przyjechałem na kursy jeszcze. Ale to później. Potem przyjechał, to był taki przełomowy moment. Był na kursie jako bierny słuchacz chyba wtedy. Nie grałeś chyba. Grałem. Grałeś, miałeś lekcję wtedy. Tak, z panem miałem. Ze mną miałeś tak. Nawet. Aha. I Scherzo Hamol wtedy, w każdym razie jak wrócił do Antibes, tak? Mieszkasz? Tak, jak wrócił do Antibes, no to był najlepszym wykonawcą Scherzo Hamol Chopina w Antibes. Zdecydowanie, ale te radziejowice, ponieważ wtedy było chyba też przed konkursem jakoś, to było dużo fajnie grających ludzi, no i Jaśka to, przepraszam, że tak mówię, Jaśka, pana Jana, natknęło do pracy. Zresztą państwo widzą, bo w internecie nas widać. Widać już pan. Tak jest. Dobrze, Jaśka widać, tak? I to rzeczywiście, a że miał bardzo... Z profesorem jesteśmy w kontakcie, świetnego profesora we Francji, jak się nazywa? Pan Michel Bourdon. No Michel. Powtórz, tak, tak ładnie. Michel Bourdon. Michel Bourdon. I
postanowił, no rzeczywiście, no to jest dla mnie też szalona odpowiedzialność, opuścić Francję, przyjechać do Warszawy. Tu ma dwie babcie wprawdzie, ale ma swoje mieszkanie też z fortepianem, więc może ćwiczyć. I zdecydował się zdawać na studia, jeszcze normalnie, z całą komisją i tak dalej. Na żywo grał i zagrał bardzo dobrze. Były takie czasy, że się grało na żywo. Egzaminy, dyplomy. Bardzo się podobał, co mnie ucieszyło, bo zrobił naprawdę bardzo duże postępy we Francji, będą cały czas. No, cały zeszły rok już pracowaliśmy do czasu pandemii. Mm. No i potem dom muzyczny? Rodzice się uczyli kilka lat w dzieciństwie fortepianu, no ale to tata 8 lat, mama 2 lata i to mama miała taki niedosyt, że jak kiedyś przez przypadek przechodziła przed szkołą muzyczną tam w Ancibe i usłyszała fortepian, to zdecydowała wejść do tej szkoły, no i mnie zapisała. Tak to się zaczęło. A to też nie było takie proste, bo czym jeszcze Jasiek ujął, że ma inną pasję, która prawdopodobnie byłaby się jego, pasja przerodziłaby się, kto wie, czy nie w zawód i w ogóle w karierę, żeglarstwo na najwyższym poziomie. Jak się mieszka w Antibes. To tak? No może było blisko, tak. Może było blisko, no ale trzeba było pływać. Teraz już jest instruktorem żeglarstwa. O, prawie. No ale już na motorówkach możesz też, ma prawo jazdy na motorówki, no, także... Ma kontakt ze sportem, co dla mnie jest bardzo, bardzo ważne. Ważne hobby. To bardzo fajne hobby i bardzo mi współgra z muzyką. Niewiele brakowało, a ty też zostałbyś lekkoatletą. Miałeś dobre wyniki. Akurat, no i byłem piłkarzem. Nie, ja byłem usportowiony. Kłaniam się piłkarzowi, piłkarz się kłania. Bo to jest ważne, bo przepraszam, jeżeli ktoś ze studentów warszawskiej uczelni, już nie mówię o innych, mnie słyszy, no to jest zgroza naprawdę, że młodzi ludzie kompletnie się tym nie zajmują. Nie biegają. Nie, na rowerach jeszcze jeżdżą, no bo żeby się przemieszczać przez te korki. Wszystko. Ja sądzę, że musisz dać przykład, przyjeżdżać rowerem do Okulni. Już się przymierzam. Tylko czekam na gorsze warunki. Twoje żeglarstwo mi się skojarzyło z pasją, no chyba ostrzejszą, Michelangelego do Ferrari. Do Ferrari, tak. Tak, że tak, 300 na godzinę tam jakiś. Pamiętam, ktoś mi ostatnio opowiadał, robił wywiad z panią Lidią Grychtołówną, którą kiedyś zabrał i ona przeżyła jakieś chwile grozy, bo w ogóle nad przepaścią, jakieś w ogóle historia, on tam zasuwał jakieś w tym swoim... Tak, takie szaleństwo. Tak, on się tak chyba odstresowywał. Tak. A Karajan z kolei latał samolotem. I to tak. Odrzutowcy. Nie byle co, nie tam jakieś... Tak, i on się przemieszczał, zdaje się, po Europie, bo tu był dyrektorem, tam był dyrektorem, tak. I żeby nie tracić czasu, samolotem latał, znaczy tak, swoim. Tak, to Wiesław Hochman bodaj opowiadał, jak miała się opóźnić próba, bo właśnie był telefon z kabiny, że maestro leci, ale przyspieszył i ale leci, tylko nie wie dokąd, bo to też był taki dowcip o Karajanie, że siada do taksówki i taksówkarz pyta, gdzie pana zawieźć, a on mówi... Gdziekolwiek, wszędzie mam coś do załatwienia. Tak, to legendarne. No więc taka jest grubsza. No a jeszcze jak jesteśmy przy pianistach, to pasja Józefa Hoffmana. Och, ile tych pasji było? Głównie motoryzacyjne. On opatentował to. Wymyślił. No to wszyscy wiedzą. 50 ileś wynalazków opatentował. No tak, ale wymyślił wycieraczki samochodowe. Wycieraczki do szyby, bo patrząc, z metronomem. Patrząc na metronom. Ale tam był długopis, spinacz do papieru, no jakieś mnóstwo takich drobiazgów. A fortepian przy okazji. Tak, i opowiadano kiedyś, że właśnie jak przyjechała auto, żeby go zabrać na koncert i nie mogli go znaleźć. Że był w kanale pod swoim samochodem, bo właśnie coś usprawniał. No. Dobra. Okay. Józiu, grasz, tam żona mówi, Józiu, grasz dzisiaj recital. Mówi, tak, a co gram? 3 ostatnie sonaty Beethovena. A, to świetnie. Szedł, mył ręce z tego szmaru, podchodził tam do fortepianu, coś sprawdzał. Tak. No, jakkolwiek, czy to jest prawda, czy nie, to do Hoffmana pasuje jak do nikogo innego. Tak. Hoffman, tak jak kochamy Chorowica, to Hoffman miał niesamowite łatwości techniczne. Łatwości, że trudno powiedzieć, no po prostu... Ale to go też troszeczkę niestety jakoś artystycznie chyba ja
ubóstwem Hoffmana, ale troszkę go to uniemożliwiało. Pamiętam, jak Piotrek Andrzejewski kiedyś powiedział... No właśnie, chciałem powiedzieć, bo jesteś bardzo zaprzyjaźniony z Piotrkiem. Pamiętasz w filmie, że too much talent, za dużo talentu, to też niedobrze. Coś takiego powiedział. No więc a propos Hoffmana. No więc to jest sprawa na dłuższą dyskusję. Oczywiście. Czy rzeczywiście to jest prawda. No ale tak uważa Piotr. A kogo z pianistów wielkich ceni najbardziej Jan Zieliński? Nie mam ukochanego pianistę, mam różnych idolów, czyli idoli, jak się mówi. Idoli, tak. Ale idolów brzmi ładnie. Orzeszkowa by pewnie powiedziała idolów, bo kiedyś tak się odmieniało. Tak. Pokojów. Ja bardzo lubię Lugańskiego, którego kiedyś słyszałem nad morzem, musisz ze mną, tak, w Biot. No ale no Marta Archerich, Chorowica też. No trudno jest wybrać w sumie. No, każdy ma różne wizje i są wszystkie interesujące bardzo. No właśnie, ja też tak odpowiadam, bo rzeczywiście i to jest prawda, że trudno mi się zdecydować, bo jestem dobrym melomanem, dobrym słuchaczem i mógłbym wymienić przynajmniej 20 pianistów. Myślałem, że powiesz 30, ale... Chciałem powiedzieć 50, ale to bym przesadził. No, ale takich rzeczywiście... Każdy coś daje, każdy coś daje. Wszyscy coś dają. Poza tym jeszcze jest paru innych muzyków, niekoniecznie pianistów. Paru, powiedzmy. Paru, którzy też są... Daj Boże zdrowie. Więc jak? Czy robimy Vive la France na początku, czy Jasia będzie grał najpierw? Jak decydujemy, bo... Bo Jaś nam, dzisiaj Jaś nam podpowiedział, co się grywa, bo puszczamy, jak państwo zdążyli zauważyć, raczej repertuar piosenki francuskiej, która jest, jak się zmieści w programie, na końcu audycji, a dzisiaj chcieliśmy, żeby jednak wybrzmiała. Głównie puszczaliśmy tych, których słuchaliśmy, jak mieliśmy tyle lat, co Jan Zieliński, a oni wtedy byli na topie. Ale postanowiliśmy odświeżyć naszą listę. Tak, zapytaliśmy... Wczoraj Jaś był u mnie w domu i z moim siostrzeńcem 18-letnim. No spokojnie się porozumieli, jeśli chodzi o współczesne upodobania młodych ludzi. No wprawdzie to, co teraz może usłyszymy, to już minęła moda na to. Kilka lat temu to było, no ale to jednak jest. No, ale to, ale ciągle są to, na nie, topie, to, jak to się nie mówi. To nie Maurice Chevalier. Tak. Tylko Xenaki z Stockhausen. No, tak. Jak rozmawialiśmy, to natychmiast... Powiedzieć on danse. Jan powiedział Stromae i Angel. Dokładnie. Powiedz, mamy przygotowanego Stromego. Tylko powiedz jeszcze, o co chodzi w tej piosence, oprócz tego, że on danse, co rozumiemy wszyscy. To, alors on danse, to Stromae w sumie nie jest francuskim piosenkarzem, tylko belgijskim. No ale był bardzo też popularny we Francji oczywiście. No i on stał się bardzo popularny tam, nie wiem, 6 lat temu. On sam tworzył swoje piosenki, czy tam ze strony instrumentalnej, on elektroniczną muzykę robił, ale też sam swoje słowa pisał i on bardzo fajnie te słowa pisze, znaczy trudno będzie je zrozumieć, jak się nie mówi po francusku, ale on porusza różne tematy, takie problemy na przykład ze społeczeństwa, albo też tam wielki hit Papa Uty o swoim ojcu, który zmarł. I którego nie poznał. No albo różne tam problemy właśnie związane z mediami socjalnymi. Takie różne tematyki, które są interesujące, które właśnie... Mamy problemy, mamy trudne życie, ciężko, no. Więc... A właśnie, Alors on danse właśnie jest o tym, że... Są... Tam wszystko jest w tym tekście, bo tam jest po prostu jest... kredyty, i praca, tak, i wszystko, i kłopoty. Dokładnie, trochę o takim życiu... Współczesny Greg Zorba. takie problemy codzienne, finansowe i o tym, że po prostu tańcem się to może trochę... Wszystkie się depresje i różne problemy życia codziennego trochę zapomina. Jak mamy wszystko na głowie, to trzeba zatańczyć. A muzyka pochodzi z takiego oficjalnego klipu, który zaczyna się właśnie odgłosem pisania na maszynie. Dlatego, że jest w biurze i ktoś mu podaje jakieś teksty, dzwoni telefon, coś jeszcze. I tak zaczyna się klip jego. A poza tym ciekawa gra słów. Stromae, czyli maestro, tylko że na odwrót. Tak. Tak.
Także, czyli co? Słuchamy on danse najpierw. Tak? Alors on danse. Jak to ładnie brzmi po francusku? Alors on danse. Fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et cela zique tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La, on chante. La 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 la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben, y'en a encore. Tak jest. No to, czyli to wiemy, co będziemy robić po audycji. Stromy. On danse. On danse. Jasiu, to zapraszamy do fortepianu. Teraz była piosenka Sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. Tak jest. To co? Jan Zieliński. Graj co chcesz, ale umówiliśmy, że co? Że mazurki. Mazurki, tak? Chopina. Zacznijmy. Siadaj do fortepianu. A i potem powiemy. A potem powiemy, a może sam powiesz, jak nie poznamy. Jan Zieliński na fortepianie, Yamaha w studiu, radio dla ciebie na żywo. Thank you.
Mazurek z opusu pośmiertnego tonacji. Tonacji Amol. Amol. 67 numer 4. 67 numer 4. Zawsze jak słucham tego mazurka, zawsze mam wrażenie, nie w sensie, że coś jest nie tak w każdym wykonaniu, że to jest walc. On ma tyle z walca w sobie, że i amolowego, i cismolowego. Zawsze nie mogę się przekonać do tego, że to jest mazurek. No nic ja to nie poradzę, przepraszam. Ale to prawda, to rzeczywiście zwróciłeś uwagę. No. Ja też tak o tym jest fenomenalne, zwłaszcza to od tego fist, ta fraza, to jest no, czarodziejstwo zupełne, ale po prostu zawsze jak jest, mam wrażenie, że jest po prostu ten... Tam są tylko delikatne, bardzo subtelne, no, takie typowe dla mazurka. Oczywiście. Ale to, bardzo, to trzeba zrobić rzeczywiście bardzo... To wręcz walc Piotra Czajkowskiego, już nawet nie Chopina, bo jest to tak walcowe, że... Ale ty też to masz, prawda? Tak. Jest coś walcowego w tym. No. Ty się trudno jest. W Warszawie, prawda? Ty się w Warszawie się urodziłeś. Tak. Przez całe 6 miesięcy chyba. Pięć miesięcy żyłem tutaj. Jak Chopin z Razowej Woli. Tak parę jest. Miesięcy. Ale wydaje mi się, że te 6 miesięcy wystarczyło, żeby przenieść do Francji to z Polski, co, tego ducha Chopina, co trzeba, czego nauczyć się. I wrócić. Czego nauczyć się, właściwie nie sposób. Ja się... Wracaj do fortepianu. Co tym razem ustaliliście? Ja się ma pełną swobodę. Gra co chce. Sam jestem ciekaw, co teraz zagra. Dobra, będzie niespodzianie. Ale będą mazurki. A to był który mazurek, bo słuchacze bardzo proszą, żeby... A, tylko mikrofon, jeśli możesz. To był mazurek też z opusu pośmiertnego, Bedur. Bez numeracji, on nie ma numeracji, z tego co pamiętam. On nie ma numeracji, znaczy na pewno nie ma. Jest po prostu nieopusowany, czyli opus pośmiertny. I to pewnie jest warszawski, bo tamten poprzedni, no to myślę, że to już jest późno paryski. Nie jest często grywany. Ten Bedur? No nie. I on tam mam fragmenty bardzo niewygodne. W tej skali takiej ludowej, nie wiem, nie potrafię jej w tej chwili... Ty nagrałeś kiedyś wszystkie mazurki, ale z Paroba miałeś problem, bo powiedziałeś, że nie przepadasz za nimi. No tak, ale nie mówmy o tym. Ale to nie był jeden z tych. Nie. Nie mówmy o nich, o tych, których nie lubisz, nie mówmy o nich. Nie, zresztą...
To był Mazurek C-dur z 24 opusu. Numer 2. Kochanych jest. Tak, ja rozbrajający ja ten Mazurek. Często grywam. I on taki polsko-rusiński, prawda? On ma takie ukraińskie swoje. A to trio absolutnie polskie. Koroniarskie, że tak powiem. A teraz co będzie? Teraz mogę teraz jeszcze jeden z opusu pośmiertnego. Zagraj od razu dwa. Okej, zagram. I to były tak. Ten pierwszy. Był też z opusu pośmiertnego. Czy mikrofon jest włączony? Tak, jest włączony? Chyba tak. Jest włączony mikrofon. To był w G-moll
a drugi teraz w F-moll z opusu 24. Nie, z opusu 7, numer trzeci. Jeszcze grałeś takiego najkrótszego, krótkiego, takiego szybkiego. A i numer czwarty z opusu 7. No, to jeszcze zagraj tak. To fenomenalne też, jest. Tak? Też mało grane w sumie. A fenomen, jeden z takich. Nie o tym myślałem, myślałem o Esmolu. Jest jeszcze krótszy. Rubinstein w przedwojennym nagraniu gra go 23 sekundy. Czyli to w ogóle był poemat porównać. Do... Który to jest, nie pamiętam. Ti tararim taratirarim pam pararim taratirarim pam. Genialny jest. Też po prostu nic. To tak. I te nic, mazurki w tej chwili chyba grasz 9 czy 10 mazurków w ogóle. 9. I to poza dwoma to wszystko jest okres... pandemii. To była nasza praca na odległość. Także. Wyjaśnijmy jeszcze opus pośmiertne. To są te, które zostały wydane po śmierci. Tak. Raczej nie pisał po śmierci. Ale mają też w różnych zebrane, tak jak pieśni, w jednym opusie pośmiertnym, ale one są z różnych okresów. Ty będziesz wiedział, bo niedawno Adam Palma, gitarzysta, który był naszym gościem wielokrotnie, powiedział, że pieśń Wiosna napisał Chopin w Anglii w czasie... A tak, po koncercie w Manchesterze. Znaczy właśnie w Szkocji. Czy tam w Szkocji, tak. I to jest prawda? Niedawno o tym, całkiem niedawno o tym słyszałem, że to jest tak późno. Ja też niedawno. Moja ulubiona, a prosta po prostu... prościuteńka, ale jest cudowna. Zresztą w tym mazurku, tym F-molowym właśnie, też jest, powtarza się historia z tego C-durowego, że jest polsko-rusińska, a w trio jest absolutnie takie polsko-koroniarskie. Także on miał, ewidentnie już nie mówiąc o motywach żydowskich, gdzieś jest mnóstwo też w mazurkach, ale cudowne jest właśnie to, że to jest tak cudownie przeplecione, że one nie są takie, przepraszam za takie płytkie słowo, nacjonalistyczno-polskie, że one są takie koroniarskie, tylko jakby obejmujące całą tą Rzeczpospolitą. Wielobarwność. Tak, wielonarodów, nie tylko polskich. Jeśli chodzi o interpretację, to chciałem pokazać jedno miejsce. Tak jest. Janusz Oleniczak przy fortepianie. Małcużyński. Strasznie mi się to podoba. Jest tak. A, to nie pamiętam. Aha. Licencja poetyka, To tylko on tak. Czyli trzeba... No dobrze, ale to kiedy można już zacząć dodawać od siebie? No, interpretacja... Gdyby Jan tak zagrał na spotkaniu z tobą, to co byś powiedział? Lecisz Rubinsteinem. Nie, Małcużyńskim? Nie, lecisz Małcużyńskim. Jeżeli coś ci się podoba, i tak nie zagrasz tak jak Małcużyński. Jeżeli masz swoją indywidualność, osobowość, to no bo są, przecież wiadomo, są dwie szkoły. Nie słuchaj żadnych nagrań, najpierw zrób tekst swoje, potem ewentualnie posłuchaj, jak inni grają. Ja uważam, że trzeba słuchać jak najwięcej. Oczywiście, od dziecka wszystko trzeba, jak jest możliwość poznania utworu
przed czytaniem, no przecież nie można wyważyć otwartych drzwi. No. Z tego sobie, nie mówię, że wybrać co lepsze momenty od każdego, ale nasiąknąć wieloma interpretacjami, z tego dopiero stworzyć własną. Ale ja myślę też, że bywa odwrotnie, że z wiekiem się raczej eliminuje, a nie dodaje, że to jakby uczy trochę... Jak to kiedyś ktoś złośliwie, też nie wiem, czy nie Lec powiedział, ale akurat to jest złośliwe, że na początku mamy szeroki horyzont, a później już tylko punkt widzenia. Więc nie wiem, czy to nie jest tak, że jak człowiek znajdzie ten swój punkt widzenia, to potem po prostu gra jakby per se. A jako młody człowiek to się jak szczeniaczek spuszczony ze smyczy, nie? Że to tu. Także, ale oczywiście nie zawsze tak bywa. Mhm. Bywa oczywiście odwrotnie, że człowiek dochodzi do jakiejś niesamowitej syntezy i nagle z latami staje się o wiele jakby, no nie wiem, wielobarwny. Ale bywa tak, że staje się monochromatyczny. To różne są. Ale też bywa, że z wiekiem człowiek zaczyna za bardzo już, że użyję słowa, które nie lubię, kombinować. Mhm. Ja po sobie wiem, że jak słucham niektórych, jeżeli w ogóle słucham jakichś swoich nagrań, to mówiąc już tylko o Chopinie, to są rzeczy, których nie potrafiłbym już w tej chwili tak zagrać, jak zagrałem w tym pełnym zachwycie i w uniesieniu te pierwsze rzeczy chopinowskie. Nie mówię o tym już takim nadużywanym powiedzeniu, że trzeba w sobie dziecko odnaleźć, tak, prawda? To już nie ustające odnajdywać. Staje się denerwujące. Natomiast ta prostota, i bo to czuć w graniu, że ten młody człowiek grający, że jest zachwycony, gra najprościej, jak to jest. Bo tak to słyszę i to jest najpiękniejsze. A świeżość, tak? To świeżość i ten, no właśnie ten zachwyt i jakby nie szacunek, ale i do tekstu, i do... No mozartowskie to jest takie trochę. No. Dokładnie tak. Proste i głębokie i proste. A jak było w szkole we Francji? Kogo się grywa na lekcjach fortepianu? Grywa się też dużo Chopina. Francuskiego kompozytora Chopina. Tak, oczywiście oni sobie tam przywłaszczają, że Chopin był Francuzem, przecież nazywa się Chopin, tak? No i niestety tam się, znaczy moim zdaniem, gorzej grywa Chopina, znaczy mają inny punkt widzenia, ale nie ma tego takiego wyczucia, tak? Tej, jak powiedzieć, mam francuskie słowo, tej liberty, Swobody, dokładnie. No. Ale gra się różne kompozytorów, no Beethovena, Mozarta. Debussy'ego się tam więcej gra, no bo francuska muzyka. Ale też muzyki hiszpańskiej się gra więcej. Też gra się, ale dużo się gra. Hiszpańskiej też nie gra się bardzo dużo. Też nie bywa to bardzo częste, ale trochę pewnie więcej. Też tam... Teraz, poza Chopinem jeszcze wracając do Jaśka, że ma do Beethovena dużo serca, powiedziałbym, tak. I ten Beethoven, chciałbym nawet, żeby dzisiaj zagrał pierwszą część sonaty walsztajnowskiej, ale troszkę za długi jak na audycję. Czy pracujecie nad walsztajnowską? No już czy właściwie, już znaczy, no tak, to są utwory, które będzie grał do końca życia, więc to praca jest w pewnym sensie skończona, ale właściwie zaczęta. No tak. Tak, sonata walsztajnowska, też koncert trzeci. Koncert trzeci Beethovena, koncert drugi Saint-Saensa. Twój ulubiony. Znaczy, były lata, kiedy rzeczywiście był to, jak to się mówi, od Bacha do Offenbacha. Cheval de Bataille. Widzisz, teraz mi uciekło. Tak. To był też Cheval de Bataille Rubinsteina młodego. On nawet to chyba pisał w pamiętnikach, że on jakby w ogóle zdobywał publiczność. Te ostatnie nagrania, które zrobił Rubinstein, to też z Saint-Saensem. I ostatnie nagranie, z kim to było? Zabado chyba. Nie, z André Pervinem. F-moll Chopina i Griga. I Griga nagrał. F-moll Chopina, S-dur Beethovena,
co on tam jeszcze... Z Urbetowena jest chyba z kim. Koncert Griga. Nie, wszystkie te rzeczy z Previnem gra. Previnem, to koncert Griga to koncert ci bliski. Patrzę na Macieja Grzybowskiego. Nie, no raz go zagrałem w życiu. Ale został zauważony, bo wszyscy to przypominają. Ojej, no ja nie, znalazłem za, ja nie za dobry to nie za dobrze wspominam tę moją kreację. No dobrze, a czasem się rozchodzi. Poczuł się artysty. Drugą płytę wtedy nagrywałem i to w ogóle tym byłem, a to było jakieś strasznie szybkie zamówienie i to niestety nie było to udane. No ale cóż. Dobrze, jak tak ludzie wspominają. To... Ja sądzę, że oczywiście w drugiej godzinie będziemy więcej o tym mówili, ale możemy poruszyć postać, którą... o którą ty dbasz, o jej pamięć, o wykonywanie jej utworów, czyli Andrzej Czajkowski. Tak, nawet dzisiaj miałem niezwykły zbieg okoliczności, bo dzisiaj miałem telefon od kogoś z Izraela, kto akurat tam jest, który zaproponował właśnie koncert w przyszłym roku na festiwal Warsze Muzykę. Nawet nie wiedziałem, że jest taki festiwal. Na Umszplakplacu się odbywa, w kamienicach żydowskich, takich, które jeszcze pozostały. Nagle. I dzisiaj teraz mówisz mi o Czajkowskim. Jest to jakiś, no, diabeł stróż jednak lata cały czas. No, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Maciek odkrył dla melomanów, nie tylko dla melomanów, postać Andrzeja Czajkowskiego. Ja wcześniej oczywiście czytałem książkę, tak jak Maciek, chyba od książki się zaczęło, prawda? Od jego listów, tak? Od jego Mój diabeł stróż. Tak, tak. Tak. No i no, nie zapomnę wykonania koncertu. Nie dość, że piekielnie trudnego, no to jeszcze Maciek oczywiście grał na pamięć. I to było z Symfonią Warszawy i z Jackiem Kasprzykiem. Tak. Ty pamiętam, że... W technikum kolejowym pamiętam, że słuchałeś próby mojej. Też miałeś z Jackiem próby. Ja grałem Lutosławskiego wariacji. Grałem próbę po Iwo Pogoreliczu. Grał cemol Rachmaninowa. Klawiatura była cała czerwona. Tak, jak kiedyś mówiłeś. Tak. Po prostu jak tak przykładał, że po prostu opuszki palców. A on maczy przyłożyć. No i nie żałował sobie. Także rzeczywiście trzeba było z krwi czyścić fortepian. Jak to mówili po prawykonaniu z Radu Lupu i Uri Segalem w Royal Festival w Londynie w 75 roku, tak, bo to był rok Zimmermana, że tak powiem, konkursowego, to krytycy w Londynie napisali, że to jest czwarty koncert Bartoka albo szósty koncert Prokofiewa. No. Takie były, to znaczy w znaczeniu takim nobilitującym, nie że jest jakaś parodia czy pastisz, tylko jakby klasy, tak, no niezwykłe dzieło. W Polsce poza tobą ktoś grywa Czajkowskiego? Koncert chyba nie, natomiast no troszeczkę ja tam próbowałem, nawet nie wiem, czy Ewa Pobłocka nie grała paru inwencji jego, ale troszkę młodych ludzi próbowałem interesować też muzyką kameralną, także troszkę tak, no ale to myślę, że powinienem jeszcze trochę o to zadbać, żeby zapoznać z tym ludzi. Tak. Przypomnijmy, Andrzej Czajkowski zmarł w 82 bodajże. Mhm. 26 lutego. Urodził się w 30 latach. 35. 1 listopada wybrał sobie bardzo. Dziecko uratowane z getta. Tak, które jako niespełna czterolatek w Warszawie, mieszkający zresztą w kamienicy nieistniejącej, tam gdzie jest fontanna przed kinem Muranów, przy ulicy Przejazd, jak były bombardowania Warszawy w nocy, wrzesień 39, to myślał, że to są jakieś sztuczne ognie, lunapark. W ogóle strasznie się bawił tym. No a potem trafił do getta i został no, szczęśliwie uratowany, ale to, no, to już jest historia na parę godzin opowiadania. Więc... Tak, niezwykle. No, poza tym troszkę no, taka mało optymistyczna. W sumie. Teraz nie zmieścimy już utworu, bo byłby za krótki. Nie zmieścimy Strawińskiego, tak? No nie sposób jest wyciszać. Mozart miałby tak. Być. Czyli kolejną godzinę zaczniemy. No, nie byle kim, Otto Klemperer. Otto Klemperer, tak. I Marsz Kapłana to się nazywa, czyli pierwszy numer z drugiego aktu czarodziejskiego fletu, tak. Nieprawdopodobna muzyka. I no Klemperer jest... To nie będziemy teraz opowiadać, może co będziemy... opowiadać w drugiej części. Zagraj ja się jeszcze jednego mazurka. Jakiegoś krótszego. No, to jest... Tylko teraz profesor trochę wymagający dzisiaj.
uprzedzałem, że mogę mu... Teraz jest trudniej, numer. Jak będziesz starszy, będzie łatwiej za tym. Dopiero 4 zagrałeś, czy tam 5, jeszcze ci 4 zagrałeś. 6. 6 zagrałeś? No to, to graj jeszcze jednego. Profesor się przyzwyczaił już, nie wiem, że traci rachunek. No, twoja wola, bo cię wyciszymy. Bo cię wyciszymy, tak. Minęła 21. Wiadomości Radia dla Ciebie, Tomasz Domański. Wielki artysta i autorytet w Warszawie zmarł Henryk Łapiński, aktor od pewnego czasu przebywał w szpitalu. Mieszkańcy starych Babic nie chcą bloków w rezerwacie przyrody, na jutro zapowiadają duży protest. Wisła Płock mierzy się z Legią Warszawa, trwają derby Mazowsza, wynik po pierwszych dwóch kwadransach w Wiadomościach Sportowych. Ale najpierw informacje drogowe. 4 rozbite auta, 1 osoba ranna na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą. Zakończyła się wielogodzinna akcja ratunkowa. Do wypadku doszło na 380 km trasy. Ruch w stronę stolicy był zablokowany. Teraz odbywa się już normalnie. W wieku 87 lat zmarł Henryk Łapiński, aktor teatru Ateneum. Swoją karierę na deskach sceny rozpoczął w 1956 roku. Stworzył ponad 100 różnorodnych ról. Zagrał też na szklanym ekranie, m.in. w filmie Jak rozpętałem II wojnę światową, Nie lubię poniedziałku, Noce i dnie czy Polskie drogi. Podkładał też głos m.in. do bajkowej produkcji Gumisie. Policja szuka potencjalnych świadków mogących pomóc w ustaleniu personaliów kobiety wyłowionej wczoraj po południu z jeziorka na Gocławiu. Ciało zauważył przypadkowy spacerowicz, mówi nadkomisarz Joanna Węgrzyniak z posterunku Praga Południe. Na tym etapie nie mamy jeszcze potwierdzonej tożsamości tej osoby i te czynności są aktualnie wykonywane. Wiadomo tylko, że kobieta ma około 64 lat. Niezrozumiała i niebezpieczna dla mieszkańców, tak prezydent Płocka mówi o planach wojewody mazowieckiego dotyczących likwidacji dyspozytorni pogotowia ratunkowego. Andrzej Nowakowski przesłał reprezentantowi rządu w regionie stanowisko w tej sprawie. To jest kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców Płocka i regionu. Dyspozytor, który będzie otrzymywał telefon w Siedlcach albo w Radomiu, będzie bardzo trudno właściwie zareagować szybko, kiedy decydują często minuty albo nawet sekundy o życiu ludzkim, skąd, gdzie karetkę posłać. Dyspozytornia pogotowia ratunkowego w Płocku miałaby przestać działać od 1 stycznia przyszłego roku. Nowy spór na horyzoncie, tym razem w Starych Babicach. Mieszkańcy nie chcą osiedla w otulinie rezerwatu. Więcej Izabela Alfredson. Protest odbędzie się jutro o 12 przy torach za jednostką przy ulicy Leskiego, a dotyczy planów dewelopera, który już rozpoczął budowę 15 domów jednorodzinnych w otulinie rezerwatu Łosiowe Błota.
Inwestor jest właścicielem ponad 1,5 hektarowej działki, która dawniej była bazą radarową. Korzysta ze specustawy antykowidowej, która zawiesiła część zapisów kodeksu budowlanego. Firma zapowiada, że domy mają być na wynajem dla osób w kwarantannie oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na skutek pandemii. Mieszkańcy biją na alarm, że budowa doprowadzi do dewastacji przyrody na tym terenie. Gmina poza skierowaniem wniosku do prokuratury zwróciła się również do Ministerstwa Środowiska o włączenie terenu rezerwatu wraz z Otuliną do sieci Natura 2000. Tylko w ciągu ostatnich 48 godzin urzędnicy, mieszkańcy i organizacje ekologiczne wysłały w tej sprawie dziesiątki zawiadomień. Temperatura na Mazowszu coraz niższa, 10-11 stopni teraz po północy i nad ranem może być dwa razy mniej. Weekend słoneczny i ciepły, do 25, ciśnienie stabilne 1007 hektopaskali. Cztery minuty po 21:00, wiadomości sportowe RDC. Ciśnienie z każdą minutą rośnie w Płocku. Na stadionie imienia Kazimierza Górskiego trwają derby Mazowsza. Na wciarze podejmują wojskowych. W tej chwili 35. minuta spotkania, jest 1-0 dla Legii. Gola w 30. minucie strzelił Tomasz Pekhardt. Mamy dobre informacje dla kibiców Radomiaka. Podopieczni Dariusza Banasika wygrali z GKS-em Jastrzębie 1-0. Spotkanie zostało rozegrane w Wodzisławiu Śląskim. Na Jastrzębskiej arenie trwa montaż podgrzewanej murawy. Żaglówki na Wiśle w Płocku. Od dziś do niedzieli można podziwiać zmagania 10 załóg, które walczą o tytuł Mistrza Polski klasy Mikro Orlen Cup 2020. To bardzo widowiskowe zawody, zapewnia organizator Piotr Kołaga z klubu żeglarskiego Petrochemia. Najfajniej będzie to widać bezpośrednio z molo i ten przekaz będzie najbliższy. Kibice będą mogli najbliżej podejść i w bardzo bliskiej odległości zobaczyć, co na tych jachtach się dzieje. Emocje tam są ogromne. Natomiast bardzo ciekawym na pewno będzie również oglądanie tego ze skarpy, z okolic katedry. Mamy przygotowane nagłośnienie w ten sposób, że na skarpie również komentarz do kibiców dotrze. Jutro zostaną rozegrane także 30. regaty żeglarskie o puchar PKN Orlen. Wystartuje w nich ponad 40 łódek. Start o godzinie 10. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrali w Nysie z miejscową Stalą 3-0 w meczu inaugurującym nowy sezon Plus Ligi. Zaksa broni w tym sezonie tytułu wywalczonego jeszcze w sezonie 2018-19. W ubiegłym z powodu pandemii rozgrywki przerwano bez wskazania mistrza. Pojadą na zabytkowych rowerach w historycznych strojach. Sprężyści z Radomskiego Towarzystwa Retrocyklistów zapraszają w niedzielę na uliczny wyścig kolarski. To już jego 7. edycja. W tym roku ze względu na sytuację będzie nas nieco mniej, mówi Łukasz Wykrota ze Sprężystych, ale nasz wyścig i tak będzie wyjątkowy. Nasi przyjaciele ze Lwowa dokładnie w tym samym momencie, czyli o godzinie 12, wystartują we Lwowie, też z centrum miasta, do rajdu turystycznego, też oczywiście w klimacie lat 30, dlatego zjednoczymy się choćby w ten sposób. 7. uliczny retro wyścig kolarski w Radomiu w niedzielę od 12, start na rogu ulic Żeromskiego i Fosza. Reklama. Krakowski Teatr Komedia zaprasza na swoje spektakle online. Wiagra i chryzantemy, Baby Blues, Małżeństwo we frankach, Pan Tadeusz z M3, Mąż i żona. Gdziekolwiek jesteś i o dowolnej porze, do zobaczenia w sieci. www.ktk-on-line.pl. Za reklamę dziękujemy. Kampania społeczna. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Kampania społeczna. Autopromocja. Sensacje z dawnych lat, nierozwikłane zagadki, fascynujące opowieści. Nowa audycja na naszej antenie. Kudelski na tropie zaginionych historii. Ta historia przypomina scenariusz sensacyjnego filmu lub powieści przygodowej.
Przez jakiś czas tajemnica tego miejsca wydawała się być zapomniana. O co chodzi? W najbliższą sobotę o godzinie 12 opowie Państwu dr Robert Kudelski, historyk, autor niezwykłych książek, poszukiwacz fascynujących wydarzeń. Sobota, godzina 12. Autopromocja. Co słychać? Janusz Olejniczak, Jerzy Kisielewski. No i tak, A to były jakieś warianty odkryte nowe? Ja tak? Myślę, że to jest wydanie profesora Ekiera, prawda? A. Tak, tak, w wydaniu Ekiera są. Świetne. To było zresztą jedyne wykonanie z przerwą na wiadomości. Tak. Także to było dokończenie. Jan Zieliński po prostu dokończył. Czyli była muzyka i aktualności. Kiedyś była taka tradycja, tak się brali. I to był, a ja przypomnę, w studiu Maciej Grzybowski. Pianista charyzmatyczny, bo to bardzo pasuje do ciebie. Pianista o olbrzymich dokonaniach. Czasem mniej spektakularnych, jeśli chodzi o odbiór, dlatego że grasz muzykę współczesną. A rzeczywiście tak, żyjemy w takich czasach, że to, co jest współczesne, jest niszowe i spektakularne, co właściwie to jest połowa XIX wieku. Chopin wykonał, nie wiem, trzy razy jakieś czyjeś utwory na koncercie, jeśli dobrze pamiętam. Wyobraźmy sobie Mozarta, który gra recital utworów Bacha. No w ogóle było to, grało się wyłącznie, nie było rozróżnienia na współczesną i dawną. O tym rozmawialiśmy wielokrotnie, że zawsze się grało muzykę współczesną. Wyłącznie, tak. Nie powtarzał. Bach pisał kantaty i w ogóle nie myślał o tym, że ktokolwiek będzie kolejny raz tę konkretną kantatę wykonywał, tylko była następna, nowaliki tylko. Dzisiaj właściwie odnajdujemy się, mówię en masse, no bo wiadomo, że są wielbiciele i tak dalej. Wielbiciele różnych rzeczy są, jak mawia Andrzej Budejko, są różne organizmy, to pamiętam kiedyś coś takiego fantastycznie powiedział, więc są różne organizmy, ale rzeczywiście no, normą w tej chwili jest, że my żyjemy, no nie chcę powiedzieć złośliwie w muzeum, ale odnajdujemy się w epokach przeszłych, a współczesność, jakby no, repertuar filharmoniczny, to nie jest wspomniany dzisiaj przeze mnie żartobliwie Xenakis czy Stockhausen. Raczej się nie mówię o, że to już jest klasyka współczesności, prawda? Ci panowie już nie żyją.
ale... Ale wiesz, że w porównaniu jednak no, chociażby ze Stanami repertuar naszej filharmonii jest i tak... Oczywiście. Jest i tak odważny, powiedziałbym. To prawda. To... Bo w Stanach... Tylko klasyka? Właściwie tylko klasyka. Prokofiew to już jest... Bardzo współczesny. Ale mamy, przynajmniej w Warszawie, myślę, że nie tylko, ale w Warszawie na pewno wspaniałe tradycje, bo Grzegorz Fitelberg, prowadzący sezony w przedwojennej filharmonii, co tydzień wstawiał nowy utwór muzyki wówczas współczesnej. Co, nawet jeżeli to był krótki orkiestrowy, co tydzień musiała publiczność warszawska... To były postaci przez przyjaciół zwany Ficiem. Tak, Grzegorz Fitelberg. Ficiem, tak. Że ja zapomniałem Szwaldy Batajty. Wiesz, no, tak. Zapomina się, kurczę, języków. A co się grywa w salach we Francji? Pytam Jana Zielińskiego, którego słyszeliśmy przed chwilą. W salach we Francji, no... Bywa też współczesna muzyka. Rozmaite muzyki, rzeczywiście, jak tam... Profesor mówił przedtem, że muzykę hiszpańską się gra, de Falla, Albéniz, Granados, no i no, dużo francuskiej muzyki tam się grywa. W tym roku było też sporo Beethovena. No tak, zrozumiałem, rok beethovenowski. Dokładnie, no Chopin też oczywiście, no ale z różnych epok, no w dużych miastach, znaczy to oczywiście... Dużo jest tych koncertów. Ja mieszkam w Antibes, to nie jest małe miasto, ale też nie jest wielkie, więc aż tak dużo tam nie ma takich koncertów i wydarzeń kulturalnych, jak tutaj na przykład w Warszawie oczywiście. No ale bywają różne. Tak. No Francuzi w ogóle mają wielkie dokonania w muzyce współczesnej, to znaczy jako promotorzy, twórcy, to są te całe pokolenia. Także konkurs kompozytorów UNESCO przecież, który... W Paryżu, tak. Tak, to ta stała. To... No i pamiętajmy, że w przyszłym roku jest kilka rocznic takich, nie pamiętam, jakichś okrągłych, ale i Saint-Saënsa, i Strawińskiego właśnie. Strawińskiego 50-lecie śmierci, tak. 50-lecie śmierci, no i Piazzolli też jest. O, jest też. To jest twój... Stulecie urodzin chyba, tak? Stulecie urodzin, tak mi się wydaje, tak. A Piazzolla obecny i ciągle z żalem wspominasz, że się nie rzuciłeś na niego od razu, bo wtedy się jeszcze nie grywało w filharmoniach Piazzolli. No tak, w 70-tych latach. A właśnie, jak zawsze w każdym porządnym życiorysie pojawia się Nadia Boulanger. Jak czytałem o Czajkowskim, też było Nadii Boulanger. Był, ale... Krótko, w 57 roku. W 57 roku i napisał właśnie chyba w tych listach, tak, na pewno w tych listach, o których, Janusz, wspominałeś, że cholerna baba wyrzuciła mnie po paru lekcjach, ale więcej się u niej nauczyłem niż u wszystkich moich profesorów razem wziętych. Także, ale wyobrażam sobie, że no takie dwie indywidualności, a Czajkowski był wyjątkowo rogatą naturą, także nawet myślę, że nawet ktoś taki jak, no też przecież charyzmatyczna niesłychanie Nadia Boulanger, starsza od niego prawie 50 lat, więc to w ogóle była różnica właśnie dwóch pokoleń. No ale myślę, że no, ale on miał z Rubinsteinem, przecież mieszkał Rubinsteina w Paryżu i Rubinstein go po prostu wyrzucił z domu. Znaczy nie face to face, tylko powiedział swojemu kamerdynerowi coś, żeby tego chłopca już nie wpuszczać tutaj, bo to się tak zachował u niego w domu, że już teraz nie będę zabierał państwu czasu, może się zdarzy jeszcze kiedyś okazja, ale... No, to zresztą zwracam uwagę, bo przecież skomponował utwór pod tytułem Mój diabeł stróż. No, to są te jego listy i on się tam powołał, że Artur Rimbaud jest moim diabłem stróżem, bo rzeczywiście no, chyba mieli dosyć podobne temperamenty i osobowości. Ale tak, no ale będąc proteże Rubinsteina i mieszkając jego w domu, tak się zachować, przecież Rubinstein go on grał u Chorowica. Właśnie dzięki Rubinsteinowi. I przepraszam za kolokwializm, olał tego starego mistrza po prostu równo. Nadia Boulanger jest zabawnie, bo przecież we wspomnieniach o Chorowicu Schoenberga również pisał Nadii Boulanger Chorowic, że też spotykał Nadię Boulanger, więc to żyła 200 lat chyba. Tak jest.
Tak. Do końca przytomnie, niesamowicie taka kreatywna kobieta. Tak. No i wszyscy byli. Wojciech Kilar był, wszyscy byli. Przedtem jeszcze emigranci, Palester, Panównik, Grażyna Bacewicz. A mnie umożliwił kontakt z Nadią Bularze Zygmunt Mycielski. A tak. No tak, oni się bardzo dobrze znali. Właśnie przyjaźnili się, tak. Ona miała wspaniałą siostrę, kompozytorkę Lili, która młodo zmarła. Tak. Słyszałem jej chyba pieśni. No, ale cóż. Ja nie wiem, nie chcę się powtarzać, bo to Adam Sławiński mi kiedyś opowiedział, jak spotkał Zygmunta Mycielskiego w Paryżu i rozmawiali właśnie. I wspominał jeszcze przedwojenne bywanie u Nadii Boulanger. I powiedział, że spotkał kiedyś Ravela. I nawet poszli chyba na kawę i rozmawiali, prawda, o trendach w muzyce, o tym. I ja nieśmiało zapytał, nad czym pan teraz pracuje. I Ravel powiedział, że mam taki temat, który tak na trend nie chodzi mi po głowie, ale nie wiem, czy to się spodoba. I tam, tarararararam, tararam. No niektórym się nie spodobało. To jest taka pyszna anegdota, jak podczas jednego z pierwszych wykonań Bolera, jakaś kobieta podobno wstała, zaczęła krzyczeć i wyleciała z sali. Tak, mówiła, że pan oszalał. Tak, i Ravelowi to powtórzono. On powiedział, ona jedna mnie zrozumiała. Tak, ale był skandal, tak? No, tak. No, to właściwie nie wiadomo w ogóle, jak to nazwać, nawet dzisiaj. No. Ani to minimal, ani to... Było życie wtedy, skandale były właśnie na porządku dziennym. No dobrze, ale ktoś obliczył, że co półtorej minuty jest wykonywany na świecie Bolero, rozumiesz, tam co dwie. A przecież po premierze chyba Święta Wiosny, no to były jakieś... Parasolkami się... Druzgocące recenzje i w tym samym Paryżu za tydzień wielki sukces. Tak. A to jeszcze Fin de Siècle, więc w ogóle... Dzisiaj Święto Wiosny robi wrażenie, a te 107 lat temu, no to musiała być... To, co wiecznie powtarzam z czasów Chopina, czwarta część sonaty bemol. Jak tego ludzie wtedy słuchali? No Schumann nawet wymienił przecież. To warszawska jesień do tej pory. Dokładnie. Tak. No właśnie, warszawska jesień już za tydzień. Ale teraz wróćmy, bo ta koszulka, która tutaj jest prezentowana, Festiwal Maćka. A, no tak. Zresztą pianistyka, charyzma, ale mieliśmy też wspólny epizod, właśnie no, mój tak trochę przy okazji, ale szkoda, że to padło. Był Maciek redaktorem naczelnym pisma Fuga, które wyszło kilka egzemplarzy. No bardzo, 20 lat temu. To. Bardzo ciekawych i zapowiadało się to. No tak, to Ela z Dorotą robimy. Tak, no i ty jako człowiek wybitnie inteligentny, znający no wiele rzeczy w muzyce i nie tylko. No i w każdym razie, ale dobrze zostało zauważone, no więc... Nawet Ruch Muzyczny coś tam życzliwie się przypatrywał. Wtedy chyba był pan Erhard naczelnym i coś takiego było, że będziemy się życzliwie przypatrywać nowemu pismu. Nie wiem czy o tym wspominać, ale coś mówisz, że nie wiem, czy to na skutek pandemii, że postanowiłeś ograniczyć swoje granie, które jest i tak ograniczone. Nie na skutek pandemii, ale no rzeczywiście ograniczenie to jest może delikatne słowo. Do tego stopnia. Tak. No to co powiedzą, już nie mówię Beethoven, Chopin i nic nie powiedzą, bo nie mogą, ale wszyscy młodzi kompozytorzy i nie tylko młodzi żyjący, kto będzie grał ich utwory. A to się postaramy, spokojnie. Bo jednak... Mykietyna i Szymańskiego, który no, specjalnie między dlaczego... innymi, ale nie no, Mykietyna i Szymańskiego to są już gwiazdy. Kto Czajkowskiego będzie grał? To są już ikony polskiej muzyki, czy nawet kultury, więc to już, że tak powiem, panowie sobie radzą też dzięki innym wykonawcom, ale jeśli chodzi o, nie wiem, na przykład Andrzeja Czajkowskiego, który jest właściwie cały czas do odkrycia, to no, znam paru świetnych i pianistów, i tam jest sonata klarnetowa, trio fortepianowe, sonety Szekspira, kwartety smyczkowe, więc no, jeszcze jest parę innych dyscyplin instrumentalnych, które warto zainteresować tą muzyką, także... Jan Zieliński słucha z zainteresowaniem, może. Nie no, jego inwencje fortepianowe i sonata to jest taka... Żebyś wiesz, też się nie wystraszył, że prawda, muzyka współczesna to jest jakiś melanż, nie wiem, Bartoka, Prokofiewa, Berga,
Szostakowicza, Britena, także to jest i pianistycznie niebywałe i kompozytorsko, no nie zupełnie. A powiedz Maśku, najwyższa klasa. Bo ja nigdy nie przeglądałem, nie miałem w ręku żadnych partytur Czajkowskiego, czy to jest bardzo, czy to jest w ogóle pianistycznie napisane, czy to... To jest pianistycznie napisane, ale to jest pianistyka rawelowsko-bartokowska, a nie rachmaninowowska. No, ale wiesz, co chcę powiedzieć? Tak, wszystko, oczywiście, tak. ale... Jak to kiedyś powiedział Paweł Szymański, że Jerzy Maksymik powiedziałby, że ta muzyka ma dużą wartość umysłową. To zresztą bardzo pasuje do mistrza Jerzego. Także no troszkę, ale jest, no on był genialnym pianistą, więc tego się no nie mógł abstrahować od tego. Weber napisał wspaniałe wariacje fortepianowe, będąc wiolonczelistą, nie umieją zgrać na fortepianie. A wariacje są wspaniałe. Zresztą Paweł Szymański też nie jest pianistą po maturze, że tak powiem, a etiudy czy inne rzeczy są fantastyczne. Natomiast w przypadku Andrzeja Czajkowskiego to jest jakoś harmonijnie bardzo funkcjonuje, że jest właśnie taka... Ta muzyka jest też lutosławska, znaczy on uwielbiał Lutosławskiego. Zresztą nawet coś takiego chyba w tych listach napisał, że jako pianista mam dużo kompleksów i tak dalej, ale jako kompozytor, no to moim mistrzem jest Witold Lutosławski i jakoś tak się wyraził, że innych specjalnie nie ma, coś takiego. Także miał też sam o sobie, ale no poświęcił się komponowaniu i to w sensie nawet dosłownym, bo no był jakby współproducentem też swoich. Ja nie wiem też, czy dobrze pamiętam z tych listów Czajkowskiego, że pojechał chyba do Australii, nie wiem, czy wszystkie koncerty Mozarta grać, tak? Umiejąc tylko kilka i się... W samolotach się uczył. W samolotach się uczył na następny koncert, kolejnego koncertu. Tak, bo to był facet o nieprawdopodobnym, to jeszcze Jan Weber mi o nim opowiadał, no o nieprawdopodobnych predyspozycjach intelektualnych, słuchowych, pianistycznych. On potrafił, pamiętam jak mi Weber to mówił, że kiedyś mówi, wysłuchałem, oczywiście oni się znali tam, w połowie lat 50., więc bardzo młodzi ludzie, że, no już zaczynam mówić o Andrzeju Czajkowskim, usłyszałem kiedyś Andrzeja Czajkowskiego recytującego francuską i polską poezję pół godziny z pamięci. Jak mu zadałem pytanie, mówię, jak ty to robisz? On mówi, to jest tak piękne, że trudno tego nie zapamiętać. Po prostu. Siadał, improwizował w każdym, fuga Bacha natychmiast, w stylu Bacha, menuet Mozarta, preludium Debussy'ego, natychmiast wyjechał z Polski, stracił dar improwizacji. Pisał do Halinki, że w tych listach nie umiem, przestałem, wyjechał z Polski, przestał improwizować, a wyjechał jak miał 20, niespełna 21 lat, już nigdy nie przyjechał. Zresztą. Mogliście się spotkać, czy spotkaliście się? Nie, ja miałem 13 lat. I on wyjechał na konkurs w Brukseli, Króla Elżbiety. Tak. I nie wrócił już, tak. Zresztą miał no, bardzo nieprzyjemne tam takie, nazwijmy to drogą dyplomatyczną, komunikowane, no, że no, zdradził ojczyznę, która ludową, która ułożyła na jego utrzymanie i tak dalej. Tak. I on miał do 70 lat sny, że przyjeżdża do Warszawy tak. I na Okęciu dostaje kajdanki. Także miał paranoję na punkcie powrotu do Polski. No i nigdy nie wrócił już. Dobrze, powiedz może dwa słowa o swoim festiwalu, bo to był jubileuszowy piąty. No, konteksty, no. Kontrasty, konfrontacje. To jest hasło. Tak. No i? Tak. Znaczy hasłem jest 3-4, a tytułem są konteksty, kontrasty, konfrontacje, bo to jakby hasło merytoryczne. 3-4. 3-4, tak, dokładnie. Jak się odbył ten ostatni festiwal? Tak, no wyłącznie i online. Ty byłeś publicznością. No tak, ja siedziałem i trzech kamerzystów, tak. I studio Lutosławskiego puściutkie. To jest zupełnie nieprawdopodobne wrażenie. I grający... No, w przypadku jednego z koncertów, jak grała Auxo Marka Mosia, no to było wielokrotnie więcej ludzi na estradzie niż wśród publiczności, no bo siedzieli realizatorzy w postaci dwóch osób i trzech kamerzystów, czyli pięć, a na estradzie 20 osób na przykład. Znaczy, no ale potem liczyliście wejścia osoby, które oglądały w internecie, w sieci i tak dalej. Mój producent liczył, ja nawet nie wiem za bardzo. Jak ale był oddźwięk? Był, tak, nawet ludzie na żywo pytania zadawali w sieci. Że był ekran wyświetlony i panelista, bo w każdym koncercie są panele, które prowadzi odpowiednie wybrana przez nas osoba i ze mną i z wykonawcami. No i właśnie w trakcie tego były pytania, ale ja bym z chęcią coś zaprezentował z tego, co przyniosłem dzisiaj. Właśnie. Otto Klemperer, hasło.
Otto Klemperer, tak, to będzie w jego nagraniu... Jeden z wielkich. Tak, Otto Klemperer, z jego nagraniu, nie pamiętam w tej chwili, co są lata, druga połowa lat 60. czy początek 70. mam wrażenie, no już taki stary Klemperer, który prowadzi z orkiestrą Filharmonia Czarodziejski Flet, i to będzie pierwszy numer, że tak powiem, drugiego aktu, czyli Marsz Kapłana. Przypomnijmy, to był... To był Marsz Kapłana, czyli pierwszy numer z drugiego aktu Czarodziejskiego Fletu w nagraniu Orkiestry Filharmonia pod dyrekcją Tona Klemperera. Tak, mówiliśmy kultowym nagraniu. Maćku jako pianiście, jako dyrektorze festiwali, bo były inne. I jeszcze, no musisz powiedzieć, i przewracacz kartek światosłowowi Richterowi. No i Marcie Archerisz przekręcałem też. Tak. Ale też z Richterem opowiedz to, co my już znamy. No a tak, że... No tak, bo przypomnieliśmy, to była bodaj ostatnia wizyta. W Warszawie, tak.
dwie ostatnie, bo dwa razy Światosława Richtera. W 91 jesienią i w 92. Pamiętam, że drugi raz to były w moje urodziny dokładnie i ktoś mu o tym powiedział. I nawet jest to gdzieś utrwalone, ja to mam na taśmie, jak on mi podaje rękę i składa życzenia. No w ogóle nie myłem tej ręki potem przez tydzień. A wspomnieliśmy dlatego, że to był ten koncert, kiedy grał przy takiej lampeczce nocnej. Tak. On już od dawna grywał, tak. Że po prostu, jak on to po rosyjsku mówił, że wyrażenie lica, że to jest, czyli wyraz twarzy jest dla ludzi... ten proces produkcji, że to krępujące jest i on woli po prostu, żeby to nie było widziane. Tak. No tak. I znów oczywiście wszystko. Moje kontakty już z Maćkiem są też typowe dla Maćka, bo nie dzwonimy regularnie do siebie, tylko ja od czasu do czasu dostaję albo 2-3 SMS-y z jakimś ze złotymi myślami, albo z jakimś wielkim przeżyciem. Pamiętam, pokazywałeś, byłeś pod wrażeniem. Z jakimś lecem pewnie, albo coś. Nie, ze swoimi rzeczami. Nie? Tutaj nie cytujesz nikogo, tylko siebie. I ja na to odpowiadam albo nie, bo to jest właśnie taka podzielenie się informacją, albo jakimś przeżyciem i nie oczekująco na odpowiedź. Tylko miał potrzebę i to zawsze mi wielką przyjemność sprawia. Ale nie dokończyliśmy, bo my się dowiedzieliśmy o tym, ale poza anteną, że grałeś razem z Richterem. W pewnym sensie można tak to nazwać, bo w jednym pamiętam z utworów Bacha. Dziwne, bo Bach raczej taką fakturą nie operuje, ale pamiętam, że to było w Bachu. Był tak faktura, tak szeroka, że pewien akord w lewej ręce, pamiętam, był nie do objęcia, że tak powiem, dla Richtera i poprosił mnie w pewnym momencie, że jak już będzie musiał zdjąć rękę lewą, prawda, to ja mam przytrzymać jeden klawisz, który tam powinien ten dźwięk jeszcze brzmieć i w odpowiednim miejscu ten palec wycofać. Więc no na 11 palców z Richterem, jego 10, mój jeden, w pewnym sensie można powiedzieć, że grałem. Tak, to była wielka, no nie wiem, frajda, no bo przecież jakiś ewenement. I powiedziałeś, że zawsze znud, często grywał znud? To znaczy, no już ostatnie kilkanaście lat, zresztą spytano go, dlaczego, a on miał niewyobrażalny repertuar, który przez całe życie grał z pamięci. To trudno w ogóle sobie wyobrazić. To zresztą Witold Małcużyński kiedyś go słyszał w Stanach, sam mając tournée. I napisał do kogoś w liście, że słyszałem tutaj Światosława Richtera, to jest zjawisko nieludzkie. Tak to napisał. Nieludzkie zjawisko. A ostatnio spytano go nawet, dlaczego gra z nut. Na pewno były powody już związane z wiekiem, ale powiedział, że gra z nut, żeby nie ulec pokusie interpretacji. Nie słychać. Dobra. Bo jeszcze jak Richter był, czy czytałem, czy słyszałem, jak mówił, że był bardzo niezadowolony ze swojego koncertu w Carnegie Hall, gdzie grał między innymi chyba szóstą sonatę Prokofiewa, nie siódmą, tylko szóstą. I że jednak coś w Stanach mu przeszkadza, że nie wiem, czy publiczność nie taka, że jednak woli te rzeczy grać w Moskwie po prostu. Tak. Dobra. Tak. A poza tym on nie lubił, bał się latać, więc na tournée pierwsze popłynął transatlantyckie. Do Polski często przyjeżdżał samochodem do granicy pociągiem. I był przejmowany. Albo pociągiem. Mało tego, kiedyś była zima i miał wypadek. I grał w takiej bardzo pięknej czapeczce, która przykrywała opatrunki. Jest to na taśmie filmowej. Tak, tak, w Filharmonii Narodowej. Tak. Bardzo gustowna czapeczka. Przyjeżdżał do Polski i stąd nizową zatrzymywał się w Kielcach i grał recital. Tak, w Kielcach, w Olsztynie, w Lublinie. Tak. Kiedyś marzył, żeby w Mińsku Mazowieckim zagrać, ale już mu się nie udało niestety. Niech Mińsk żałuje. A propos nut, to jeden z naszych ulubieńców, mój w każdym razie, Alfred Brendel też grywał z nut. No tu Pogorelis już gra z nut. Chyba nawet na jubileuszu Carnegie Hall, zdaje się, przyjechał. Ale to jest też sportowy taki... Ja też nadwyrężałem swój umysł, ucząc się różnych rzeczy na pamięć, tak jak Janusz powiedział o tym koncercie Andrzeja Czajkowskiego, ale to jest sport, przepraszam, złośliwie, ale celowo to mówię, który wymyślił Liszt. Chopin nie zagrał nuty publicznie z pamięci tak zwanej. Beethoven. Ten koszmar tremy, że coś się zapomni, zaczęło się, Liszt rozrabiał. Znaczy to jest tak niemerytoryczne, jak słucha się płyt,
to kto z nas wie, czy ktoś grał, nagrał to z nut, czy no z tak, pamięci? Ale to inna sprawa, do tego trzeba się też przyzwyczaić. Jak w gruncie rzeczy aż tak dużo muzyki kameralnej nie grałem, ale na ogół grywa się muzykę kameralną, pianiści też grają z nut. No. I to, tego się trzeba też nauczyć. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, bo jednak, żeby się poświęcić całkowicie muzyce, to te nuty zaczynają przeszkadzać. W każdym razie komuś, kto tego... Albo pomagają, latem... żeby nie ulec pokusie interpretacji, jak powiedział Światosław Richter. To ładne. No to jako anegdota ładna, ale to nieprawdziwe. Jest taka piękna anegdota związana z Beethovenem, który prawykonywał swoją sonatę kreutzerowską. Skrzypek dostał nuty, a on, nie wiem, nie zdążył przygotować i grał z głowy. Ale ponieważ byłoby skandalem, gdyby nie miał nut, to miał puste kartki, które ktoś mu przewracał. A on udawał, że gra, bo nie było to nie do przyjęcia wtedy. Już nawet później, za czasów Chopina, czy no Chopin, który grywał wszystko z nut, ale jak chciał, to ostatnio ktoś mi potwierdził, bo nie byłem pewien, czy dobrze pamiętam, jakiejś uczennicy swojej chciał coś pokazać u siebie w domu, coś Bacha, i ona to przekazała potomności, że zagrał 14 preludiów i fug Bacha z pamięci. Ale publicznie nigdy nie zagrał nuty bez nut. Także to są dwie zupełnie różne sprawy, to się ma w głowie i pewna konwencja, etykieta tak, panująca. Wszystko się zmienia, to samo z oklaskami między częściami utworu. Dokładnie. No, tak. A Vivaldi w ogóle zakazywał oklasków. Tam, gdzie były wykonywane jego koncerty, w jego kościele. Przy niektórych koncertach tak bardzo elegancko się zapowiada, że utwór składa się z trzech części. Tak. Dobrze, posłuchajmy czegoś, bo bardzo bym chciał, bo Maciek dzisiaj nas zaopatrzył w bardzo, bardzo ciekawe. Pamiętam, co teraz... Eryk Kulm. A, tak, teraz jest drugi na liście. Wspaniały, uwielbiam, tak, zespół Quintessence, Eryka Kulma, wybitnego polskiego perkusisty już nieżyjącego. Płyta z 93 roku, utwór George'a Russella, Aesthetic, gdzie występuje śmietanka polskich jazzmenów. Jedna z pierwszych płyt Leszka może. Nie wiem, czy nie pierwsza w ogóle, w której 20 wówczas dwuletni Leszek występuje. Maciej Sikała, Piotr Wojtasik, w ogóle elita. Skład. Maciu, nie rozpędzaj się, bo możesz te anegdoty to wszystko opowiadać godzinami, to ja wiem, a chciałbym, żeby jednak wybrzmiał też twoje nagranie, żeby cała muzyka się zmieściła dzisiaj, więc no mamy od razu, potem dwa zdania na ten temat i potem będzie koncert włoski, druga część w wykonaniu. Ale na razie Eryk Kulm. Potem, a za chwilę... Numer piąty z tej płyty.
No, to zrozumiałem, że Maciej Grzybowski, były czasy, kiedy słuchał tego utworu na okrągło, tak? No nadal, może nie często, ale nadal go sobie słucham. Ja tego nie znałem. Tak. I też znakomicie zrobione akustycznie, czy przez reżysera. Teraz gwałtowny przeskok stylistyczny. Tak. Nie wiem. Cofamy się do... No tak, no, Bach, jak to jazzmeni mówią, w ogóle to pisał jazz, no bo tak, to właśnie... Tak. Nasz człowiek. Nic nie trzeba tam dodawać, żeby to był jazz. No więc posłuchajmy, ale nie grającego w jazzowym stylu, ale po swojemu Maćka Grzybowskiego w drugiej części koncertu włoskiego Jana Sebastiana Bacha. Zatytułowanej Dialog. Dialog numer 13, track 13. Thank you.
No, piękne. No, piękne wykonanie, piękne, piękne. Mówisz, że stare? Maciej Grzybowski. 18 lat, tak. Już jest dorosły. 18 lat skończyło to nagranie. Ale nadal, nadal doskonałe. No nie wiem, jak powiedział Erich Fromm, trudno ocenić zbiór, będąc jego elementem, więc no, nie będę sam o sobie mówił, ale ja jestem z tego zadowolony, to na pewno. Nie wiem, jaką to ma wartość, jak się wam podoba, to bardzo jest mi miło oczywiście, ale na pewno podpisuję się pod tym. I przypomnijmy, to był koncert Koncert włoski. W stylu włoskim, druga część. Adagio, chyba już nie pamiętam tytułu. Co to było, Jasiu? Jak tam jest napisane, druga część? Adagio czy... Adagio. Chyba Adagio, tak. No bo on raczej largo, chociaż nie, chyba są gdzieś określenia largo, ale to nie chyba nie tutaj. No to było Adagio, tak. Adagio. No zresztą niebywały też utwór, bo Bach był jednak kompozytorem germańskim, protestantem, a zrobił utwór w stylu Vivaldiego. Ja uwielbiam Vivaldiego, ale lepszy od całego Vivaldiego. Więc to jest niesłychane, że on się potrafił bawić stylami, tak jak napisał uwerturę przecież francuską, czy koncerty brandenburskie. Ale koncert w stylu włoskim, no taki kaprys, przecież on w ogóle takich rzeczy nie pisał. Jest niebywały. Tak niebywale włoski po prostu. No. To niezwykłe. To niezwykłe. Poza tym, jak mówisz o nim, to od razu pobudza naszą wyobraźnię. Tym bardziej, że są słuchacze, których przyznają się, że na początku, jak zaczynali słuchać muzyki, to Bach ich nużył. Gombrowicza nużył. Gombrowicz uwielbiał Beethovena, a Bach był dla niego ciężki. Już nie wiem, jakich on nudny, czy ciężki jakiś takich, no ale cóż, no. Są różne organizmy, tak jak Andrzej Budejko ma, no, więc Berlioz chyba też nie przepadał za Bachem, ale no Bach raczej jednoczy ludzi, tak? Mi się wydaje, że poza tym poważyć się na krytykę Bacha to już jest... A poza tym jedno pewne, że jednoczy wszystkich muzyków. No tak, no raczej nauczyciel wszystkich chyba rzeczywiście. No Mozart, który zadzierał nosa i był, nie wiem, czy nie największym narcyzem wśród kompozytorów, jak poznał muzykę starego Bacha, bo on się wychował na jego synach, to jest inna sprawa. No to przeżył jedyny chyba kryzys twórczy swojej, zaczął transkrybować jego utwory, pisać fugi. No przeżył, nagle się dowiedział, że jednak był ktoś przed nim co najmniej porównywalnej klasy. Także tak, Bach. Ja już po raz kolejny przypominam Zbyszka Wodeckiego, który nie tylko skomponował piosenkę, żeby zaszczepić u słuchaczy lekkiej muzyki ideę Bacha, ale rzeczywiście zaproszony jednym pytaniem do rozmowy o Bachu, no, był w stanie mówić nieskończenie i to z pasją olbrzymią. Był znakomitym muzykiem, tak, powiedzmy, że szczerze. Skrzypek, trębacz, tak. Piękny głos. To jest piękna piosenka. Tak. I sposób opowiadania Bacha, o znaczeniu Bacha i o geniuszu Bacha przy fugach, prawda, na czym polega genialność tych kompozycji, to było coś nie... Zatem w przypadku Bacha jeszcze to jest niesamowite, to jest jakiś zbieg okoliczności oczywiście, że na niego pracowały całe pokolenia, przecież w Turyngii czy w Saksonii, jak muzycy szli i grali, to mówiono, że Bachy grają. Jakkolwiek się ci ludzie nazywali, po prostu byli Bach, to były Bachy. W związku z tym i nagle się trafił taki Johann Sebastian, a po nim jednak trzech kompozytorów. Nie ma drugiego kompozytora, który by spłodził trzech naprawdę wybitnych, bo to są wybitni kompozytorzy. Jan Christian, Wilhelm Friedman i Karl Philipp Emanuel. To są wybitni kompozytorzy. Nie ma drugiego, nie ma. Synowie Mozarta to już... Drodzy nasi słuchacze, o muzyce można długo, zwłaszcza w takim towarzystwie, a czas na ostatni utwór wybrany przez Macieja Grzybowskiego, którego można słuchać nie tylko wykonującego Bacha, ale mówiącego o muzyce. Scherzo alla Russe? Tak, Igora Strawińskiego w nagraniu orkiestry kameralnej Orfeus, jeśli dobrze pamiętam. Mało znany utwór, ale myślę, że na koniec idealny. To my bardzo dziękujemy. Maciej Grzybowski. Jeszcze będziemy mieć czas, żeby podziękować. Chyba tak. Jan Zieliński. Dziękuję. Słuchaliśmy Mazurków. Nie będzie czasu, bo nie zmieści się Scherzo alla Russe. Ale 3:40 to będziemy mieli czas. Ale w razie czego, jeśli nie zmieścimy się... To się pożegnajmy. Bardzo dziękujemy za wszystkie listy, które do nas docierają różną drogą. Szczególnie panu Waldkowi Wylezińskiemu, który nie tylko dopieścił nas bardzo, ale przysłał
rodzaj poematu. Bikiniarze, powtórka z młodości. Bikiniarstwo to była epoka przed powstaniem rocka. Jest tam w zasadzie antologia polskiej piosenki z lat 50. i 60. Bardzo, bardzo dziękujemy za ciepłe słowa. Bardzo nas to mobilizuje. Nawet dziś na korytarzu spotkałem inżyniera dyżurnego, który mówił, że Jerzy Iwaszkiewicz nawet nas dopieszczał na antenie telewizyjnej, więc bardzo sobie to cenimy i na dzisiaj się kłaniamy. Kłaniamy się i do przyszłego dnia. I pamiętajmy, jak mówił Piotr Skrzynecki, kochajcie artystów. Jan Zieliński, proszę zapamiętać nazwisko i kochać Macieja Grzybowskiego. Na dziś. Miło mi będzie. Do zobaczenia i usłyszenia.